Potrawy w dawnej wiejskiej kuchni były proste. Jadało się to, co się miało swojego, co w polu i w łoborze urosło, a wszystko zależało od tego, jakie to były gospodarze, jak im się chciało w polu i zagrodzie robić, no i ile mieli mórg. No i części jadało się zmioki, mleko, kapustę, groch, fasole, łoli siminialnianego, kasę jęczminną, kasę jaglano i jojka. Tak jak i tero, zawdy chałupie musiał być chleb. Stare przysłowie mówi, że tam, gdzie jest chleb i woda, tam nie ma głoda. A jogodom dla waju, że jak do chleba było mleko, śmietana z cukrem albo masło, to już był dobrobyt. Koz do gospodyni miała ukisuny boż w garcynce, bo boż był jedzony co dzień. Jak na śniadanie była zolewajka, to na obiad mogły być zmioki tłucone z białym bożcem, drugiego dnia z czerwonym bożcem z buroków albo z siadłym mlekiem, a na wieczerze mogły być zmioki odgrzewane z obiadu z maślonką. Ze zmioków robiło się też placki śmiocane, u nas mówiło się na to plince. Jo najlepiej lubiłam opiekołki, albo zmioki piecune w piecu chlebowym po wyjęciu upieconego chleba. Do tego kwoterka mleka i nie trza było lepszego jedzenia. Pamiętam tyś, jak my piekli talarki z surowych zmioków na blasę gumina. Wystarczyło jej no posolić. O, jakież to było dobre. Tych smaków nie do się zaboczyć. Niby teraz tyś są zmioki. No ale gdzie je upiec? Można całą wieś przejść i nie znajdzie się kumina na węgiel, ani pieca chlebowego. A te elektryczne nowości, no niby ułatwiają nam robotę, ale takiego smaku jak dawniej nie dadzą. Może nie tak często jak zmioki jodano kasę. Roz z mlekiem, roz łomascuno ze skwarkami. Koz do gospodyni dbała o to, co by na jesieni ukisić wielko kłodę kapusty. No i choć roz w tygodniu babcia gotowali kapustę. Roz była to zarzucka, innym razem kapusta z grochem albo z fasolą. A w post to starsi jedli zmioki z samym kwasem z kisuny kapusty. Zdradzę wam, że mój tata, jak kisieli kapustę, to na dno kłody kładli całe, nieszatkowane główki kapusty. A my czekali do wiosny, jak już będzie zjedzono kapusta z wierzchu, bo te całe główki z dnia były najlepsze, jakie jadłam. Jedliśmy same liście kapuściane, bez niczego. No, mięso jodano ino od święta. No, chyba ze kura albo gęś wraziła łeb między sztachety i się udusiła. No to wtedy na robotnym dniu był rosół. Ze znanych mi dawnych potraw były jeszcze tak. Prazoki, garus, polewka, kluski zmiocane z mlekiem albo ze skwarkami, zocierki na mleku, kluski krosune, a i jeszcze podpumyki. Gospodynie nieczęsto gotowały jedzenie, na które trzeba było mieć wiele czasu, no bo oprócz gotowania miały jeszcze po kilkoro dzieci i huk roboty w chałupie, w polu i w obejściu. No to by było na tela. Pozdrowią waju
I życzę pięknego dnia.